Karol III i Camilla, zawstydzający par Korbowlez wyszedł na jaw. Koronacja Karola III była wielkim wydarzeniem nie tylko dla Brytyjczyków. Imprezę śledził niemal cały świat. A media do dzisiaj ekscytują się zakulisowymi doniesieniami z Londynu. Sporo emocji wzbudziło chociażby pojawienie się księcia Harry'ego, który jednak przybył bez żony Meghan Markle. Sporo pisano o kreacji księżnej Kate czy Camilli. Królowa Malzonka musiała mierzyć się z potwornymi plotkami, na które zareagował nawet syn. Tuż przed koronacją pojawiła się też informacja o incydencie przed bramą Pałacu Buckingham, gdzie doszło do aresztowania mężczyzny, który miał przerzucać torby i pociski na teren pałacu. Następnie doszło do przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, co tylko spotęgowało obawy ludzi. Na szczęście sama koronacja przebiegła już bez żadnych zakłóceń. Okazało się jednak, że doniesienia o być może udaremnionej próbie zamachu wstrzasnęły Camillę, która nie mogła się otrzasnąć. Jak wyszło na jaw, nie to budziło jednak największy strach w królowej Malzonce. Ta ma ponoć panicznie obawiać się spotkania z rzekomym nieślubnym synem Karola i który od pewnego czasu znów daje o sobie znać. Pisaliśmy o tym tutaj. Służby pałacu dostały rozkaz, by pilnie śledzić ruchy mężczyzny, który na co dzień co prawda mieszka w Australii. Ale istniało ryzyko, że zechce zakłócić koronację ojca. Zaskakujące jest to, że to ponad własnie jego Camilla boi się najbardziej. Mało kto wiedział o tym pilnie strzeżonym i lekko zawstydzającym sekrecie królowej Malzonki. Camilla nie ma pojęcia, co powiedzieć, jeśli ten mężczyzna kiedykolwiek pojawi się podczas jednego z ich publicznych wystąpień. Przez lata śledziła tę historię nawet z rozbawieniem, ale teraz to wszystko stało się jej największym koszmarem, zdradził informator z pałacu.